Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat, angielski dla seniorów. Part 28. To jak powiedzieć po angielsku myć, umyć? To wash. To wash. A jak powiedzieć muszę iść? Albo muszę już iść, bo się spieszę. I need to go. I need to go. I pamiętamy, to oznacza albo po prostu muszę iść, albo muszę już iść, bo się spieszę. A jak powiedzieć wodą z mydłem? With soap and water. With soap and water. To jak powiedzieć muszę iść umyć ręce wodą z mydłem? I need to go wash my hands with soap and water. Jeszcze raz wolno. I need to go wash my hands with soap and water. A teraz szybciej. Dwa razy. I need to go wash my hands with soap and water. I need to go wash my hands with soap and water. To jak powiedzieć po angielsku myć, umyć? To wash. To wash. No to jak powiedzieć teraz po angielsku myj, umyj? Z bezokolicznika to wash usuwamy słówko to i zostaje nam samo słowo wash. Teraz już w trybie rozkazującym i to oznacza myj, umyj, myjcie, umyjcie. Możemy docenić precyzję wyrażania się języka polskiego czy w ogóle języków słowiańskich, ponieważ mamy aspekt, więc mówimy myj, umyj albo myjcie, umyjcie, co już jest niemożliwe do wyrażenia po angielsku jednym słowem. A teraz jak powiedzieć po angielsku moje ręce? My hands. My hands. To jak powiedzieć umyj ręce. Wiadomo, swoje ręce. Wash your hands. Wash your hands. Ten znak wisi w jakiejś ubikacji. Ja bym zgadywał w jakiejś ubikacji może zakładu spożywczego czy restauracji dla ubikacji może dla pracowników. Ktoś tu chce być bardzo oświatowy dla pracowników. No i jak tu widzimy, rodzina płacze nad nieboszczykiem, zapewne zbyt wiele nie odziedziczyli, jest im teraz smutno. I jak uczymy się ze znaku, po czynności płakania nad trupem należy umyć ręce. I teraz po polsku wystarczy powiedzieć ręce, więc umyj ręce. Natomiast po angielsku trzeba dodać czyje ręce, nawet jeśli jest jasne, że to są swoje ręce. Więc umyj your hands, twoje ręce, swoje ręce. Umyj, czy wasze, zależnie od sytuacji. I teraz jak powiedzieć w takim razie idź umyj ręce, wiadomo, swoje ręce. Go wash your hands. Go wash your hands. A teraz jak powiedzieć idź umyj ręce wodą z mydłem. Wiemy, że po angielsku jest to mydłem i wodą. Go wash your hands with soap and water. Go wash your hands with soap and water. A teraz jak powiedzieć, że musisz, czyli potrzebujesz? Potrzebujesz iść umyć ręce, czyli musisz iść umyć ręce wodą z mydłem. You need to go wash your hands with soap and water. Spróbujmy to powiedzieć dwa razy wolno. You need to go wash your hands with soap and water. You need to go wash your hands with soap
and water. A teraz powiedzmy to dwa razy szybciej. You need to go wash your hands with soap and water. You need to go wash your hands with soap and water. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć, czy można? I wykonujemy jakiś gest, dwa słówka. May I? May I? A pamiętamy, jak powiedzieć po angielsku gdzie? Where? To teraz wciskamy guziczek przerwy i zastanawiamy się, jak to powiedzieć. Gdzie można umyć ręce? W znaczeniu gdzie ja mogę. Gdzie można, gdzie ja mogę umyć ręce? Wiadomo, swoje ręce. Where may I wash my hands? Where may I wash my hands? I to także będzie takim eleganckim pytaniem, jak przyjdziemy na wizytę do kogoś i nie chcemy się tak pytać o ubikację, to możemy grzecznie zapytać, gdzie mogę umyć ręce. Do tego jeszcze wrócimy, jak będziemy mieli odwiedziny starszej pani u ludzi, ale tym razem pomyślmy na lotnisku, kiedy starsza pani nie chce powiedzieć, chce iść do ubikacji, tylko chciałaby powiedzieć elegancko to do kogoś, to jak powiedzieć, potrzebuję, muszę iść umyć ręce. Jak to powiedzieć? Potrzebuję, muszę iść umyć ręce, guziczek przerwy. I need to go wash my hands. I need to go wash my hands. No to teraz może cały ten zwrot, bo przecież zawsze powiemy, przepraszam bardzo, muszę iść umyć ręce. To jak powiedzieć z dodatkiem tego przepraszam bardzo? Excuse me, I need to go wash my hands. Jeszcze raz wolno. Excuse me, I need to go wash my hands. A teraz dwa razy szybciej. Excuse me, I need to go wash my hands. Excuse me, I need to go wash my hands. No proszę, jest to bardzo ładna forma powiedzenia, że muszę iść do ubikacji. Bardzo grzeczna, bardzo elegancka. I już proszę, starsza pani, nawet z niewielką znajomością angielskiego, może być elegancka na lotnisku. A teraz jak powiedzieć to do dziecka, przyjaciela, czy oczywiście do męża starszej pani? Jak powiedzieć, muszę iść do ubikacji, gdzie nie musimy się martwić o elegancję? Jak powiedzieć, muszę iść do ubikacji? I need to go to a restroom. Jeszcze raz wolno. I need to go to a restroom. A dwa razy szybciej. I need to go to a restroom. I need to go to a restroom. I teraz jak zapytać, gdzie jest ubikacja w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii? Excuse me, where is a restroom? Excuse me, where is a restroom? Excuse me, where is a toilet? Excuse me, where is a toilet? A jak powiedzieć jest tutaj, jest tam? It is here. It is here. It is there. It is there. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć, potrzebuję chwilę odpocząć, dobra? I need to rest for a minute, okay? I need to rest for a minute, okay? A jak powiedzieć, potrzebuję na chwilę usiąść, dobra? Dobra. I need to sit down for a minute. Okay. Okay. I need to sit down for a minute. Okay. Okay. A teraz jak powiedzieć przepraszam bardzo do kogoś, kto stoi na drodze, żeby się przesunął, bo chcemy przejść?
Excuse me. Excuse me. Możemy też powiedzieć excuse me. Będziemy jeszcze o tym mówić w naszej przygodzie 30. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć idź umyj ręce? Go wash your hands. Go wash your hands. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć musisz iść umyć ręce wodą z mydłem? You need to go wash your hands with soap and water. Jeszcze raz wolno. You need to go wash your hands with soap and water. A teraz dwa razy szybciej. You need to go wash your hands with soap and water. You need to go wash your hands with soap and water. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć muszę iść do ubikacji? I need to go to a restroom. I need to go to a restroom. A teraz dwa razy szybciej. I need to go to a restroom. I need to go to a restroom. Perfect. Perfect. A jak powiedzieć tak bardzo elegancko? Przepraszam bardzo, muszę iść umyć ręce. Excuse me, I need to go wash my hands. Excuse me, I need to go wash my hands. A teraz dwa razy szybciej. Excuse me, I need to go wash my hands. Excuse me, I need to go wash my hands. Serdecznie zapraszamy do następnej przygody, gdzie po raz ostatni powiemy sobie coś ciekawego o ubikacji.